Szanowni Państwo, klamka zapadła. Wczoraj rząd przyjął projekt konstytucji dla nauki, tej ustawy, nad którą wspólnie z Państwem rektorami, wspólnie z szerokimi rzeszami reprezentującymi poszczególne grupy w ramach środowiska akademickiego dyskutowaliśmy i pracowaliśmy od ponad 2 lat. Rzutem na taśmę dopracowaliśmy się w rządzie zgody też dotyczących rozwiązań finansowych. Miałem świadomość, że tutaj potrzebne będą jakieś kompromisy, ale wydaje się, że rozwiązanie, które wypracowaliśmy wraz z panem premierem Morawieckim, panią minister Czerwińską, to jest dobra wiadomość dla środowiska akademickiego. Jakie zatem będą warunki finansowe, te ramy finansowe reformy? Po pierwsze, w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczył 700 milionów złotych więcej na naukę. Po drugie, rząd wyda w przyszłym roku obligacje Skarbu Państwa na łączną kwotę 3 miliardów. Te obligacje, tymi obligacjami zostaną obdzielone poszczególne uczelnie w zależności od wielkości czy dorobku naukowego. Więc 3 miliardy 700 milionów to jest pierwszy element tych propozycji finansowych. Drugi element to wprowadzenie pewnego algorytmu przewidującego systematyczny coroczny wzrost nakładów na naukę, nieco powyżej poziomu wzrostu PKB. Nie ukrywam, że liczyłem, że to tempo wzrostu nakładów na naukę będzie ciut wyższe, ale uczciwie w rządzie przeanalizowaliśmy, jakie są możliwości, przyjęliśmy rozwiązanie realistyczne. I wreszcie trzecia dobra wiadomość, w przyszłym roku, w roku 2019 rząd przewiduje podniesienie wynagrodzeń na uczelniach. To jest, no ten poziom wynagrodzeń jest wstydliwie niski. O szczegółach będziemy w ramach rządu rozmawiać w drugiej połowie roku, wtedy kiedy będzie już wiadomo, jak wygląda realizacja tegorocznego budżetu i jakie są prognozy rozwoju gospodarczego na rok przyszły. Ale proszę Państwa, pan wojewoda wspomniał, że mam też dobre informacje dla uczelni łódzkich. Chcę powiedzieć, że rząd nie czeka z tym podnoszeniem nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. W ostatnim czasie ogłosiłem konkursy na kwotę przeszło 1 mld zł w ramach tak zwanych programów na zintegrowany rozwój uczelni. Bardzo jest mi miło poinformować Państwa, że wszystkie uczelnie łódzkie, które w tym konkursie wystartowały, przygotowały znakomite wnioski i otrzymają za chwilę takie symboliczne czeki. Łącznie uczelnie łódzkie uzyskają dodatkowo około 40 milionów złotych. Chcę też powiedzieć, to jest przede wszystkim informacja dla Państwa rektorów, że już wkrótce ogłoszony zostanie kolejny konkurs, także warto już teraz pracować nad kolejnymi strategiami rozwoju i konkretnymi projektami, łącznie do wykorzystania w ramach tych konkursów. Do końca tej kadencji będzie jeszcze 2,5 miliarda złotych, a więc naprawdę kwoty bardzo poważne.